chwili, gdy zalecona zostanie regeneracja pompy wtryskowej, u klienta zazwyczaj przychodzi czas na refleksję w kwestii tego, jakie przyczyny awarii pompy wtryskowej okazały się decydujące. Z uwagi na fakt, że naprawa pomp wtryskowych jest jednym z obszarów naszego działania, chcemy poruszyć praktyczne aspekty zagadnień związane z realizacją usługi, jaką jest czyszczenie pompy wtryskowej, a także wcześniejsze gruntowne sprawdzenie pompy wtryskowej oraz objawy uszkodzenia pompy wtryskowej diesel. Realizowana fachowo, szybko i niedrogo regeneracja pomp wtryskowych w Podkarpacie słynie z autoryzowanej pracowni w Stalowej Woli, której usługi są dostępne na terenie całego kraju. Sprawdź, jak powinna przebiegać rekomendowana przez producenta regeneracja pomp wtryskowych Bosch, Delphi, Denso Common Rail. Poszczególne rodzaje pomp wtryskowych występujące w obecnie eksploatowanych pojazdach, czyli pompy rzędowe i rozdzielaczowe, są uznawane zarówno przez mechaników, jak i przez użytkowników za trwałe elementy o niskim stopniu awaryjności. Mimo tego, oczywiście zdarzają się awarie pompy wtryskowej, które bardzo często są bezpośrednio związane z usterkami wtryskiwaczy Common Rail. Sprawdzenie, regeneracja i regulacja pompy wtryskowej Bosch lub pompy innego producenta są konieczne, gdy dojdzie do mocnego zużycia eksploatacyjnego lub oszkodzeń mechanicznych pompy. Zanim samochód całkowicie przestanie jeździć, wykazuje on liczne objawy usterki pompy wtryskowej. Niektórzy mylą je z oznakami uszkodzonych wtrysków, ponieważ działająca nieprawidłowo pompa wtryskowa sygnalizuje awarię poprzez utrudniony rozruch jednostki napędowej, częste gaśnięcie pojazdu oraz szarpnięcie wynikające z nieharmonijnej pracy jednostki napędowej. Występowanie tych objawów wymaga podjęcia regeneracji, w ramach której przeprowadzana jest także, w razie potrzeb, wymiana elektrozaworu w pompie wtryskowej. Oczywiście sama regeneracja i wymiana zużytych lub niesprawnych elementów to nie koniec, gdyż zregenerowana pompa wtryskowa musi zostać poddana testom. Dopiero uzyskanie pozytywnego rezultatu weryfikacji kwalifikuje pompę do przekazania jej klientowi lub do wskazanego przez klienta warsztatu. Aby nie przytrafiło się nam zatarcie pompy wtryskowej lub jakakolwiek inna związana z nią awaria, zalecamy staranność w eksploatacji pojazdu. Podobnie jak w przypadku turbo czy filtra cząstek stałych, w zachowaniu pompy wtryskowej w dobrej kondycji wystarczy nam stosowanie się do kilku nieskomplikowanych zasad. Pompy wtryskowe reagują źle nie tylko na pokonywanie samych krótkich tras, ale także na zbyt rzadkie wymiany oleju silnikowego czy filtrów. Prawdziwą zmorą pompy wtryskowej jest także zanieczyszczone lub rozwodnione paliwo. Obecność zanieczyszczeń w oleju napędowym przekłada się na niemalże natychmiastowe wystąpienie uszkodzeń mechanicznych w układzie wtryskowym, natomiast cząsteczki wody w paliwie obniżają jego właściwości smarne. Pompy wtryskowe, których części są zarysowane, wykruszone lub silnie zanieczyszczone, wymagają specjalistycznej regeneracji, z której możesz skorzystać właśnie u nas.